Wyobraź sobie, że żyjesz w świecie, w którym się tłumaczy dzieciom od najmłodszych lat, że papieros jest czymś złym. Że tłumaczy się dzieciom, że palenie jest niedobre. A każdy pali. A każdy pali i się zachwyca paleniem. Ale tłumaczy, że palenie jest złe, jest szkodliwe, ale każdy pali. Wyobraź sobie, że żyjesz w świecie, w którym wszyscy dookoła tłumaczą ci, gdy jesteś dzieckiem, że picie alkoholu jest złe. Ale wszyscy piją na zdrowie. Wszyscy wznoszą toast. Wszyscy stukają się kieliszkiem. Ale każdy mówi, że alkohol jest szkodliwy. Wyobraź sobie, że żyjesz w świecie, w którym szpinak jest niejadalny, niesmaczny, niezdrowy. Nikt nie je szpinaku, ale ty masz go jeść, bo daje siły, daje żelazo, daje zdrowie. Wyobraź sobie, że przychodzi pewien dzień, w którym nagle wszystko się zmienia. Nagle papierosy stają się dobre, nagle wódka staje się pyszna, nagle szpinak jest czymś wstrętnym. Wyobraź sobie, czy to jest możliwe? Czy może odwrotnie, może od dziecka jesteśmy przygotowywani do tego, że wódka jest pyszna, a szpinak wstrętny? Bo tak się zastanawiam, czy przypadkiem podobnie nie jest z seksem? Od najmłodszych lat seks jest grzechem. Seks jest niedozwolony, gorzej. Jest zabroniony, jest wyklęty. Wszystko, co się wiąże z seksem, jest brudne. Aż nagle przychodzi ten dzień, kiedy wchodzisz w cudowny związek małżeński i nagle seks staje się cudowną wartością i ty masz w to uwierzyć, że od tego momentu będzie cudnie. Albo, jeżeli ci się nie uda uwierzyć, to nadal masz problem z seksem. I ten problem bardzo często nazywa się impotencja albo pochwica, albo nie ma nazwy, tylko jest twoim problemem. Jest twoim problemem, z którym nie potrafisz sobie poradzić. Dlatego proponuję, żebyś sama sobie wyrobiła zdanie na temat, czy szpinak jest dobry. Spróbuj, bo może jest dobry.